tego pasa, to po prostu nigdy go za wiele. Nie buduję. Jestem Przemek, Więzik. Jestem Bożym Młodzieńcem. Już nie dzieckiem. Chciałem wam powiedzieć, jak do tego doszedłem. 12 lat temu, kiedy człowiek, przyjaciel moich rodziców, głosił Ewangelię, dobrą nowinę o tym, jak spotkał Jezusa, zacząłem mnie to zastanawiać, zacząłem to obserwować. Przede wszystkim zmianę jego życia. 50-paroletni zatwardziały gościu nagle jest na 180 stopni innym człowiekiem. Spokojny, wyciszony, cały czas mówił o Jezusie. Więc rykoszetem doszło do mnie to słowo, bo się moim rodzicom jakieś tam przesłuchiwałem się. I zacząłem czytać Słowo Boże, które bardzo szybko odstawiłem, dlatego że wtedy studiowałem na Akademii Wychowania Fizycznego i zetknąłem się z tym, że z Kaina i Jabla wyszli setyci, więc musiały być jakieś mutacje na kromosomach, więc ci ludzie na pewno byli powykrzywiani, więc jakby intelektualnie odrzuciłem to. Ale dalej mi dawało spokoju to, co widziałem, więc zapytałem, co mam robić, bo tak coś, czegoś tam chcę, nie wiem, nie potrafię tego nazwać. No i powiedział, czytajcie sobie, czytać Ewangelię Jana. Ja oczywiście skoczyłem w Apokalipsę od razu. Natknąłem się na taki fragment, oto stoję u drzwi i kołaczę. To posłyszy mi głos, wejdę i będę z nim wieczerzał, ja i mój ojciec. No i pewnego wieczora, 12 lat temu, potem na kolana, powiedziałem kilka szczerych słów. Po prostu Jezu, przyjdź, ja Cię nie znam, przepraszam Cię za moje życie, chcę jak On. No i zasnąłem. Obudziłem się nowym człowiekiem. Jechałem na Akademię Wychowania Fizycznego na zajęcia i zacząłem po prostu wszystkim mówić Ewangelię. Nic się takiego nie wydarzyło, ale nie byłem w stanie o niczym innym myśleć, tylko o tym, że spotkałem Jezusa. Ponieważ szukałem takich jak ja, to przeewangelizowałem cały AWF, stałem na rogu z Bibliami, pisałem do gazetki i znalazłem sobie trójkę dzieci Bożych. Jednego spotkałem na siłowni, głosiłem mu Ewangelię, tak fajnie się zaczął uśmiechać. Znam Jezusa, fajnie, jest jeden. Potem to był Piotr. Później też poznałem Maćka. Przez to, że przeorałem całą Akademię Wychowania Fizycznego, dotarłem do Trójki Dzieci Bożych. Z jedną z tych osób prowadziliśmy grupę na WF-ie. Rozdawałem Biblię. No generalnie miałem opinię wariata. Jeszcze tak ładnie ostatnio. Nawiedzony, o. Później trafiłem na... Aha, jedna rzecz. Jak dojeżdżałem na Akademię Wychowania Fizycznego autobusem 35 km, z każdym chciałem rozmawiać o Jezusie, bo jakoś inaczej nie potrafiłem i robiłem to w taki sposób, że cały autobus mnie słyszał. Potem spotkałem chrześcijan z ruchów protestanckich i pomyślałem, i okazało się, że to jest, że przesadzam. Tak. To się troszkę zamknąłem, zgasiłem, że faktycznie przesadzam, zaczęła trochę spokojniej. Myślę, że gdybym wtedy nie spotkał odpowiednich ludzi, trochę moje życie by się inaczej potoczyło. A teraz trochę słów gorzkiej prawdy. Kto ma uszy, niechaj słucha. Bo to jest mocne. Potwierałem furtki diabłu. I przez 7 lat byłem daleko od Boga. Bardzo daleko. Straciłem z Nim społeczność, ale wiedziałem zawsze, że nie straciłem z Nim więzi. Bardzo daleko poszedłem na Boga. Chciałem się zabić. Pracowałem przez kilka lat w przemyśle farmaceutycznym, szkoliłem lekarzy do depresji, później narzędziami, którymi dysponowałem sam sobie zdiagnozowałem ciężką depresję. Poszedłem do psychiatry. Faktycznie ciężka depresja. Chociaż ciekawe jest to, że pierwsze, co powiedziałem, to o Jezusie, że spotkałem kiedyś Jezusa. Gdzieś to we mnie się działo i to było chyba najmocniejsze, czego w życiu doświadczyłem. I tak było. Sięgnąłem dna w wielu dziedzinach, jak
mężczyzna. Co do tego lotnictwa, to po prostu poszedłem sobie, chciałem być pilotem, chciałem trzymać oczekiwania otoczenia dotyczące tego, kim jestem, czyli deficyty. Po prostu miałem deficyty, chciałem je uzupełnić jakimś fajnym zawodem. Więc przekonałem rodziców, że warto sprzedać mieszkanie, podzielić kasę. I zainwestowałem część pieniędzy w to lotnictwo, a później się nawróciłem i przerwałem to szkolenie, którego na razie nie mam zamiaru wracać. Po prostu latam, ale nie jestem licencjonowanym pilotem. Tak, nie ma znaczenia. Natomiast powiem wam, że zawsze gdzieś chciałem zrozumieć, jak działa świat. Przez te lata zapomniałem o relacji z Bogiem, zapomniałem o wszystkim. Bardzo szybko przegnałem z chrześcijaństwem i zacząłem badać rzeczywistość, bo chciałem zrozumieć, o co chodzi na świecie. Intelektualnie powiem wam, że zrozumiałem duchową prawdę, że świat jest do szpiku kości zły. I no, ziemia idzie do utylizacji generalnie. Ponieważ poszukiwałem mądrości cały czas jakiejś, przypomniało mi się, że był taki człowiek, który się nazywał Salomon. Znany z najmądrzejszego człowieka na ziemi przez pewien okres. Więc po prostu włożyłem sobie słuchawki. I wtedy z lotnictwa przeszedłem taką drogę, wylądowałem na magazynie w Danii. Pracy fizycznej czułem się bardzo źle jako mężczyzna. On-end, prawie zawody, a tutaj nagle na magazynie. Teraz wam powiem, bo w krótkim czasie pokochałem tę pracę. Włożyłem sobie słuchawki do uszu i usłyszałem taki początek przypowieści Salomona. Jest taki: początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. I to we mnie wpadło tak głęboko, że zaczęło się coś dziać w moim duchu. W styczniu 2016 przeleżałem 3 dni z twarzą przy ziemi, płakałem nad swoim życiem. Powiedziałem: dość, tato, jestem twoim synem. Wracam, już nie będę po prostu leżał z twarzą przy ziemi, płakał nad swoim życiem. Wstaję, biorę prysznic. Oczyszczam się z tego wszystkiego, jestem twoim synem, poprawiam koronę i do przodu. I zaczął się proces budowania fundamentów, zakładania podstaw, których nie miałem. Narodziłem się również z epizodu teologicznego, który miałem w swoim życiu. Wiecie co? Mam takie najważniejsze poselstwo, chyba w zasadzie dla chrześcijan. Są przypowieści w Nowym Testamencie, Jezus mówi przypowieściami. Jest jedna szczególnie istotna przypowieść. Powiedziałbym taki klucz do całej nauki Jezusa. To jest przypowieść o siewcy. Dlaczego uważam, że to jest klucz do nauki? Całej nauki w ogóle Jezusa. Dlatego, że powiedział coś takiego swoim uczniom. Jednocześnie wykładając tę przypowieść jako jedyną, powiedział: jak, jeżeli nie zrozumiecie tego, jak zrozumiecie pozostałe rzeczy? I wiecie co? Uważajcie. Diabeł jest bardzo dobrym złodziejem. Dałem się okraść z bardzo wspaniałego, mocnego, potężnego przeżycia i doświadczenia Boga 12 lat temu. Przez 7 lat żyłem jak świr. Zapomniałem, że jestem owcą. Dałem się okraść po prostu z tych marzeń. Wiecie, ja wiem, o czym mówię, bo mi się wszystko przypomniało, jak wróciłem do relacji. Natomiast w tym okresie ja naprawdę nie pamiętałem nic. Niczego nie pamiętałem z tego wspaniałego początku, z tych pierwszych lat, kiedy po prostu biegałem za Jezusem jak głupi. On po prostu jest złodziejem dobrym. I teraz jestem w takim miejscu, w którym pozałatwiałem wiele spraw, bo już nie jestem dzieckiem, tylko jestem Bożym młodzieńcem, który po prostu nie trwa w żadnych kompromisach, żadnych. Jestem czuły na najmniejszy szept was. Jestem tutaj po to, żeby się nie dowartościowywać. Nie, szukam miłości, nie szukam akceptacji, poklepania, nie. Ja chętnie wam tego dam, udzielę, bo ja to mam. Kosztowało mnie to rok czasu w Danii siedzenia i budowania tych podstaw. Gdzieś w marcu zacząłem słuchać nauczeń Artura. Potem spotkaliśmy się w lipcu. Byłem w trochę innym stanie niż teraz. Podejrzewam, że za pół roku będę w dużo innym, lepszym stanie niż teraz i tak dalej. Bo to chodzi, żeby właśnie się posuwać do przodu.
I mówię wam, moi bracia i siostry, chrześcijanie, nie dajcie się okradać. Może właśnie jesteście okradani. Ja wiem jedno, że to jest niezauważalne, to jest jak z podgrzewaniem żaby stopniowym. Ona nie zauważa, kiedy ginie. Natomiast jak się wrzuci ją do wrzątku, to jest oczywiście jak dużo łatwiej zauważyć. Ja dałem się po prostu zrobić. A już się tego nie dam zrobić. Amen. Amen. Nie dam się zrobić. Jedyne, co mogę powiedzieć do Boga, to ja też Cię kocham, bo naprawdę doświadczyłem miłości i prawdziwego przebaczenia i rozumiem, co to znaczy być synem marnotrawnym. Dziękuję. Amen. Amen. To jest ważne, przyjaciele. Ja lubię posłuchać ludzi, którzy pokazują rzeczy takimi, jakimi one są. Czasami słyszę świadectwa, które są tak bardzo ogolone z realności, że no jest, ja nie wątpię w ich prawdziwość. Natomiast mój syn ostatnio powiedział mi jedną rzecz. Mówi, wkurzyłem się na takiego gościa i wymienił mi jego imię, to jego kolega taki. Mówi, zadzwonił do mnie i mówi do mnie tak, słuchaj, jest taki fajny film, obejrzyj go sobie. I od razu mi powiedział, jak się zakończyło. Mówi, nie zdołałem go zatrzymać. Powiedział tak szybko, co się stanie na końcu. Mówi, wiesz, nie tylko trzeba powiedzieć, co było na początku, ale trzeba też pokazać ludziom, jak wygląda przejście z punktu A do punktu B. To jest ważne, kiedy też głosicie swoje, mówicie swoje świadectwa. Teraz Norbert, chciałem Cię poprosić.